Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziś pokażę, jak zainstalować Kamworksa. Aby to zrobić, konieczny jest działający SolidWorks o tej samej wersji. Przykładowo, jeśli mamy SolidWorksa 2016, to instalujemy również Kamworksa 2016. Program do działania potrzebuje akcesa ze względu na posiadanie technologicznej bazy danych. Jeśli mamy aktywnego Office'a z działającym akcesem, to jak najbardziej możemy go używać. Jeśli nie, w plikach instalacyjnych znajduje się folder Access Runtime, z którego instalujemy program o tej samej nazwie. Akceptujemy warunki licencyjne i klikamy Continue. Jeżeli mieliśmy wcześniej zainstalowanego Office'a z wszystkimi elementami, z których niektóre, w tym Access, po 30 dniach wersji demonstracyjnej przestały być aktywne, to może to wywołać konflikt z Access Runtime. Należy wtedy zmodyfikować instalację pakietu Office i usunąć nieaktywnego Accessa, wykorzystując Dodaj usuń programy z panelu sterowania. Rozpoczynamy instalację właściwego Kamworksa, idąc za wskazówkami instalatora. W oknie wyboru języka zaznaczamy dodatkowe języki, które mają być zawarte w programie. Wybieramy język polski. Angielski, jako podstawowy, jest zawsze zawarty. Program najlepiej jest zainstalować na tej samej partycji, co SolidWorks. Instalator pyta nas, czy chcemy zainstalować bibliotekę prędkości posuwów. Klikamy tak. Powinniśmy wyłączyć ewentualny program antywirusowy. OK. Przechodzimy tradycyjnie krok po kroku. Wpisujemy nazwę naszego przedsiębiorstwa. Instalator pyta nas o domyślny system miar. Wybieramy metryczny i klikamy kilkukrotnie Next. Biblioteka posuwu prędkości będzie rozpoznana po powtórnym uruchomieniu komputera. Klikamy OK i Finish, co jednak oznacza zakończenie instalacji tylko biblioteki prędkości posuwów. Instalujemy wirtualną maszynę. Klikamy Next i znów Next, a potem Finish. Na końcu nie musimy nic zaznaczać. Klikamy tylko znów Finish, co oznacza zakończenie całej instalacji. Po tym procesie program będzie działał jak demo, to znaczy będą dostępne wszystkie opcje, oprócz możliwości generowania G-Code. Pliki zapisane w wersji demo nie będą dostępne przy próbie otwarcia ich w wersji komercyjnej. Po wykonaniu instalacji należy przejść do procesu aktywacji. W celu uzyskania licencji na wersję komercyjną bardzo prosimy kontaktować się z nami, czyli firmą Solid Expert. Dziękuję za uwagę.